15 minut za nami. Wynik nadal bezbramkowy. Górnik Zabrze na własnym obiekcie podejmuje Koronę Kielce 0-0. Mecz może się podobać, ponieważ zarówno Górnik i Korona, te dwie drużyny walczące o utrzymanie w Ekstraklasie, w tym spotkaniu nastawiają się na granie, nastawiają się na strzelanie, na dynamikę w grze i to się podoba. Górnik był zdecydowanie bliżej szczęścia, ponieważ po rzucie wolnym, gdzie strzelał Prochaska, był bardzo bliski zdobycie bramki. Piłka trafiła jednak w słupek. W tej chwili piłkarze Górnika. Krawczyk, zagranie do Giacomisa w środkowej części boiska. Grek przyspieszył, natomiast nie na tyle ta piłka była dobrze zagrana w jego kierunku, żeby mógł do niej dobiec. Środkowa część boiska, piłkarze Korony się utrzymują przy futbolówce. Milan Radin zmienia kierunek piłki. Na lewej stronie, na lewym skrzydle w tej chwili Cebula. Dribbling, dobry dribbling tego zawodnika. Obok niego Wasil, jest blisko pola karnego, dośrodkowanie. Główkował tam Michał Papadopoulos, natomiast piłka powędrowała za bramkę piłkarzy Górnika Zabrze i od bramki rozpoczyna z numerem 84 Martin Hudy. Kibice Górnika dziś na stadionie, doping słyszalny. Ponad 80 dni czekania, żeby móc zobaczyć swoich sympatyków na stadionie imienia Ernesta Pola. Martin Hudy, daleki wykop i piłka już na połowie rywala, natomiast trafiła pod nogi zawodników Korony Kielce. Jednakże stały fragment gry, sędzia Paweł Raczkowski odgwizdał faul na zawodniku Górnika. Na ziemi w tej chwili jest Greg Georgios Giacomakis, natomiast podniósł się upomnienie dla piłkarza Korony. Jest stały fragment gry dla piłkarzy Górnika. Przy piłce Jirka, przy piłce również jest blisko Eryk Janża. Jirka jednak nie zdecydował się na wykonanie tego rzutu wolnego. Eryk Janże, jest już piłka w polu karnym. Giacomakis, gol! 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 1-0 dla piłkarzy Górnika Zabrze. Fantastyczne dośrodkowanie Eryka Janży przy piłce. Był tam Georgios Giacomakis i piłkarze Górnika w tym spotkaniu prowadzą 1-0.